Dzień dobry. Dziś opowiem Wam o kosmetykach przeciwsłonecznych. Wyjaśnię, jakie mamy rodzaje filtrów, w jaki sposób nas chronią i czym kierować się przy wyborze danego kosmetyku przeciwsłonecznego, aby dobrać dla siebie jak najlepsze, najbardziej optymalne rozwiązanie. I oczywiście wyjaśnię, dlaczego należy chronić naszą skórę przed promieniami słonecznymi. Promienie UV w olbrzymim stopniu przyspieszają starzenie skóry. Zdecydowanie w tej kwestii przewyższają genetykę. Ponadto trwale uszkadzają włókna kolagenu i elastyny i wnikają do DNA komórkowego, czyniąc tam wielkie spustoszenie i mogą spowodować powstanie nowotworu. Rozszerzają naczynia krwionośne, sprawiając, że powstaje rumień. Dodatkowo przyspieszają ucieczkę wody z naskórka, czyniąc skórę przesuszoną, a nawet w długotrwałym efekcie odwodnioną. Jeżeli przyjrzycie się osobom, które długotrwale korzystają ze słońca, to zauważycie, że ich skóra wygląda jak taki wysuszony rodzynek, nawet bym porównała do popękanej ziemi. Tak naprawdę się dzieje, dlatego że dochodzi do rogowacenia słonecznego. Więc z promieniami słonecznymi absolutnie nie ma żartów i jest to udowodnione. W badaniach naukowych, cokolwiek się teraz mówi, mamy przeciwników i zwolenników filtrów przeciwsłonecznych, czyli tej ochrony przeciwsłonecznej. Ja zdecydowanie opowiadam się za ochroną przeciwsłoneczną. Nadchodzą ciepłe miesiące, więc coraz więcej osób zaczyna myśleć o ochronie przeciwsłonecznej, a to błąd, dlatego że o ochronie przeciwsłonecznej należy myśleć przez cały okrągły rok. Dlaczego? Dlatego, że promienie UV oddziałują na naszą skórę przez cały właśnie okrągły rok. Jak to w takim razie możliwe, że nie odczuwamy takiego ciepła zimą czy jesienią, a dopiero latem? Dlatego, że promienie UVB oddalają się od Ziemi i to nawet dwudziestokrotnie, natomiast promienie UVA które są dużo bardziej przebiegłe i to one właśnie wnikają do wnętrza komórkowego, do DNA komórkowego, nie zmieniają swojego położenia, więc oddziałują na naszą skórę dokładnie tak samo, bez względu na to, jaki mamy miesiąc. Dlatego należy myśleć o ochronie przeciwsłonecznej każdego dnia, bez względu na porę roku. A jaki wysoki filtr wybrać? Zacznę od fototypu. Fototyp określa nam siłę ochrony przeciwsłonecznej, określa ilość pigmentu zawartego w skórze. Im skóra ciemniejsza, im ciemniejsze włosy, im ciemniejszy kolor tęczówki, tym ta ochrona rośnie. Dokładnie odwrotnie, jeżeli mamy jasne włosy, jasną tęczówkę, jasną skórę, to ochrona słabnie. W skali określamy fototyp od pierwszego do szóstego. W Polsce większość osób będzie miała fototyp drugi lub trzeci, i tak dla porównania, Skandynawowie mają fototyp pierwszy, a mieszkańcy Afryki piąty lub szósty. Dlatego Patrząc właśnie na tej skali, no niestety nasza ochrona wypada dość nisko. Dlatego zalecam stosowanie filtra tak zwanego miejskiego minimum SPF-15, który chroni naszą skórę w 93% przed promieniami UVA. To bardzo ważne, bo właśnie, tak jak wspominałam, to one czynią największą degradację w naszych komórkach. Natomiast, niestety, większość z nas nie uzyska takiej ochrony na poziomie SPF-15, dlatego że należałoby tego. Kosmetyku przeciwsłonecznego nałożyć około łyżeczki na twarz. To naprawdę sporo. To powoduje, że w rezultacie makijaż spływa. Dlatego wyjściem z sytuacji jest zastosowanie filtru na poziomie SPF30 lub SPF50, i nawet wtedy, jeżeli nałożymy cieńszą warstwę, to uzyskamy ochronę na poziomie SPF15 lub 20. A jakie filtry najlepiej wybrać? Najpierw wyjaśnię, jakie mamy rodzaje substancji promieniochronnych. Mamy tak. Filtry fizyczne, filtry chemiczne, filtry naturalne, o których mówi się coraz częściej i ekstrakty roślinne, które wspomagają ochronę przeciwsłoneczną. Czym różnią się jedne od drugich? Filtry chemiczne to substancje, które pochłaniają promienie słoneczne, przekształcając ją w energię. Nie do końca będą wskazane dla osób, które cierpią z powodu rumienia, dlatego że ten rumień pod wpływem ciepła może być jeszcze bardziej uaktywniony. Filtry fizyczne działają jak ekran, czyli odbijają promienie słoneczne, nie pozwalając im wnikać w głąb skóry. Filtry naturalne w postaci olejów roślinnych to filtry, które będą działały również odbijająco, bardziej jak ekran, a ekstrakty roślinne będą wspomagały właśnie tę ochronę przeciwsłoneczną. Przeciwdziałając wolnym rodnikom, które tworzą się pod wpływem działania promieni słonecznych. Teraz opowiem o zaletach i wadach danych filtrów. Filtry chemiczne są rozpuszczalne w tłuszczach, dlatego nierzadko ich konsystencja, znaczy konsystencja tych kosmetyków je zawierających, będzie dość ciężka. To jest wada. Natomiast są wodoodporne. Więc jeżeli planujesz wyjazd na urlop i planujesz dużo korzystać z kąpieli, Zdecydowanie sprawdzą się lepiej niż filtry fizyczne, które nie mają takiej wodoodporności. Natomiast wadą filtrów chemicznych jest to, że wnikają do krwiobiegu, nie są polecane absolutnie dla kobiet w ciąży czy dla kobiet karmiących, dlatego że w badaniach dowiedziono, że mogą przenikać do płodu i do właśnie krwiobiegu, przez co no niestety znajdą się również w mleku matki. Zaletą ich jest to, że są bardziej trwałe niż filtry fizyczne, bo nie ulegają takiemu ścieraniu. Natomiast z kolei nie, mogą być nie takie fotostabilne. Co to znaczy? Fotostabilność to są, yy, oznacza nam yy, takie zabezpieczenie skóry przed fotoalergiami i poparzeniami. Im bardziej stabilny filtr, tym większa ochrona właśnie przed takimi reakcjami skóry. I teraz filtry fizyczne sprawiają, że filtry chemiczne stają się bardziej fotostabilne. Dlatego z reguły w jednym preparacie stosuje się mieszankę różnorakich filtrów. Filtry fizyczne mają swoją zaletę taką, że nie wnikają do krwioobiegu i tak jak już wspomniałam wcześniej, działają jak ekran, czyli pozostają na powierzchni skóry. I to jest właśnie ich wada. Dlatego, że pozostając na tej powierzchni skóry, sprawiają, że tworzą taki film, mimo że jest on lżejszy niż ten tłusty film w postaci filtrów chemicznych, natomiast niestety bielą skórę. Tworzą po prostu taką białą poświatę na skórze w postaci lekko białej maski. Tak bym to określiła. Na szczęście producenci coraz częściej prześcigają się w pomysłach i wykorzystują obecnie nanotechnologię, zamykając w nanokapsułach te filtry fizyczne, i dzięki temu taki filtr staje się bardziej przezroczysty. Filtry fizyczne będą Lepszym rozwiązaniem niż filtry chemiczne dla osób, które cierpią przede wszystkim z powodu alergii, ale również dla osób cierpiących z powodu trądzika, trądzika różowatego, atopowego czy łojotokowego zapalenia skóry. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że takie filtry nie wywołają kolejnych zmian. Bo niestety zdarzało mi się spotkać osoby, które po zastosowaniu filtrów fizycznych miały większą ilość zaskórników czy krostek. Ale pragnę zaznaczyć, że nie jest to regułą i rzeczywiście takich osób jest znacznie mniej. Filtry chemiczne niestety nie są idealne, bo, tak jak wspominałam, wnikają do naszego obiegu i nie są dla naszego organizmu obojętne. Ale zdecydowanie lepsze jest stosowanie preparatów z filtrami czy to fizycznymi, czy to chemicznymi, aniżeli nie stosowanie żadnej ochrony przeciwsłonecznej. Na szczęście w obecnym czasie tak rozwijającej się medycyny i kosmetologii, producenci zawierają w jednym kosmetyku kilka rodzajów filtrów, i tak wcześniej wspomniane filtry naturalne coraz częściej się tam znajdują. A filtrami naturalnymi są oleje roślinne, które właśnie zmniejszają ilość tych filtrów chemicznych zawartych w danym preparacie. Między innymi należą do nich oliwa z oliwek, olej z pestek malin. Olej kokosowy. Niestety wadą ich jest to, że nie mają zbyt wysokiego współczynnika ochrony. I tak właśnie oliwa z oliwek, która i tak jest najwyższa w skali, ma raptem tylko współczynnik na poziomie SPF 7,5, a olej kokosowy 7,1. Dlatego one będą tylko i wyłącznie uzupełnieniem, właśnie po to, żeby zmniejszyć ilość filtrów chemicznych. Dodatkowo wspomniałam również, że taką substancją promieniochronną będą ekstrakty roślinne. I w tym wypadku mamy aloes, arnikę górską, yy, wąkrotę azjatycką. To są substancje, które przy okazji, oprócz tego, że będą wspomagały chronę przeciwsłoneczną, ale w niewielkim stopniu tak naprawdę trudno to w ogóle zmierzyć, to będą przede wszystkim działały przeciwwolnym rodnikom, które w bardzo dużej ilości tworzą się właśnie pod wpływem działania promieni słonecznych. I te ekstrakty roślinne zawarte w preparatach przeciwsłonecznych, oprócz tego, że wspomogą ochronę przeciwsłoneczną, to dodatkowo jeszcze będą wspomagały działanie przeciwstarzeniowe. Więc mamy tutaj już przy okazji działanie pielęgnacyjne, a to fantastyczne. Z reguły w kosmetyku według rozporządzenia Komisji Europejskiej powinny znaleźć się od dwóch do czterech substancji promieniochronnych. I tak jak właśnie wspomniałam, możemy mieć mieszankę różnego rodzaju filtrów, ale z reguły wychodzi to tak, że mamy stosunek 1 do 3 i w tym wypadku mamy większość filtrów chemicznych, a mniejszą filtrów fizycznych. Natomiast jeżeli jesteś uczulona na filtr fizyczny bądź nie możesz po prostu, na filtry chemiczne, bądź nie możesz stosować zwyczajnie w świecie z powodu różnorakich chorób, to wtedy wybierz kosmetyk z filtrem fizycznym tylko i wyłącznie. Tyle mówię o wadach filtrów chemicznych, a tymczasem coraz więcej producentów stara się stworzyć nowoczesne filtry chemiczne, które nie podrażniają skóry i są naprawdę dobrze tolerowane przez skóry nawet problematyczne. I tak do tej grupy zaliczają się Tinosorb M lub L, Uvinul T150 czy Mexirol SX lub XL. Dodatkowo mamy klasyczne filtry chemiczne w postaci Parsol 1789, czy oktokrylen. Jeżeli chodzi o filtry fizyczne, to mamy tutaj tlenek cynku, dwutlenek tytanu, tlenki żelaza, które będą naturalnymi pigmentami w kosmetykach kolorowych oraz mika. Najlepszym rozwiązaniem jest połączenie kilku rodzajów filtrów, aby zmniejszyć ryzyko podrażnienia, a zwiększyć ochronę przeciwsłoneczną. I tak właśnie dzieje się dzisiaj, że z reguły, tak jak już wspominałam, łączy się różnego rodzaju substancje promieniochronne. Przy okazji wzmacniając nie tylko barierę przeciwsłoneczną, ale również działanie pielęgnacyjne. Wybierając kosmetyk przeciwsłoneczny, weź pod uwagę kilka kwestii. Przede wszystkim, jaki masz fototyp skóry, jaki masz rodzaj skóry i czy borykasz się z jakimikolwiek problemami skórnymi, w jakich warunkach będziesz stosowała dany kosmetyk. Czy jest to kosmetyk, który ma ci służyć na co dzień pod makijaż, wtedy proponuję wybrać kosmetyk o jak najlżejszej konsystencji. Czy będziesz wyjeżdżała na urlop? Wtedy zwróć uwagę, aby kosmetyk był wybitnie wodoodporny i to będzie opisane na opakowaniu, bo taki kosmetyk zabezpieczy Twoją skórę podczas kąpieli. Jest to szalenie ważne. I gdzie będziesz się wybierała na dany urlop, bądź gdzie mieszkasz? Jeżeli mieszkasz, czy to nad morzem, czy w górach, to pamiętaj o tym, że skóra będzie wymagała wyższej ochrony, dlatego że promienie słoneczne działają tam intensywniej. Do zobaczenia!